Anselmo. Czy raz nie widzi? Słuchaj uważnie. Frank i Giuliano zdradzili. Już nie żyją. Od dziś będziecie słuchać Vittoria. Od dziś Vittorio jest capo di tutti capi. Rozumiałeś? Zostań zdrowy. Don Vittorio. Tak, słucham. Don Vittorio, jeszcze raz proszę. Niech pan przenocuje, jest pan zmęczony. Owszem. Ale już zbyt długo nie było mnie w domu. Jutro poniedziałek. Czekają mnie interesy. No, a mój chłopak jest wypoczęty, bałkonił się przez 3 doby, pojedzie całą noc. A ja prześpię się w samochodzie. A co z chłopakami Franka i Giuliano? Już zakopani. Musiałem ich rozwalić, tak kazał padrona. Bardzo słusznie. Trzeba jak najszybciej przejąć ich sprawy we Frisco i w Bostonie. I obsadzić ich następców. To już pan zrobi. Don Vittorio, pan jest szefem. Mam nadzieję, że naprawdę pan nie ma do mnie żalu, Don Vittorio. Nie chciałem robić tej maskarady. Broniłem się przed nią, ale... Padrone mnie zmusił i przekonał, że jest konieczna. Miał rację. Była konieczna. Nie martw się, Marko, wszystko w porządku. Dbaj dobrze o Anselma. Dla niego każdy dzień jest ważny. A to wszystko jego najbardziej musiało zmęczyć. Dbamy o niego dzień i noc, Don Vittorio. A zapomniałbym. Zabraliście mi spluwę. Oczywiście, Don Vittorio. Andrea, broń Don Vittoria. Tak jest. Jeszcze chwilę, Don Vittorio. Wszystko w porządku, Don Vittorio? Tak, teraz tak. Sprowadź tu naszych chłopców. Niech to posprzątają. Vittorio. Vittorio. Tony. Tak, to ja. Weź chłopców i przyjeżdżajcie do Montany. Wolf Point 367. Tak, jak najszybciej. Wyjeżdżajcie natychmiast. Jest tu nieporządek. Trzeba posprzątać dom.
Tak. Do zobaczenia. Urwaliśmy prawie półtorej godziny, szefie. Nie ma to jak nocna jazda. Odstęp wóz do garażu robi. Zameldujesz się rano. Tak jest, szefie. Co jest, szefie? Gdzie chłopcy od bramy? Pospali się, suki syny. Albo macają swoje dziwki. Arestuję pana. Jednocześnie ostrzegam, że wszystko, co pan od tej pory powie, może być użyte przeciwko panu. Kim pan jest? Policjantem. Nie widać tego? W ciemności nawet zwykła świnie może udawać dzika. A mnie się niedawno śniło, że pan lubią się przebierać za policjantów. Powiem panu. Gdzie to się panu śniło, panie Matta? Wolf Point. Kilka godzin temu policja z Montany znalazła tam mafiozów, poprzebieranych za nieżywych policjantów. To jest moja legitymacja, odznaka służbowa i nakaz aresztowania. Tym razem to nie jest bal maskowy, panie Matta. To jest koniec! Policja była na miejscu. W godzinę po pańskim odjeździe i w kwadrans po otrzymaniu informacji. Od kogo, panie policjancie? Od anonimowego członka Towarzystwa Przyjaciół Glin, panie bandyto. Jest pan aresztowany pod zarzutem wielokrotnego morderstwa z premedytacją. Zabrać go! Ktoś się zdradził. Ktoś z ludzi, których Tony wysłał do Wolf Point. Albo ktoś stamtąd. Nie sprawdziliśmy z Rokim, czy wszyscy nie żyją. Ktoś z nich był tylko postrzelony, doczołgał się do telefonu i zadzwonił po gliny. Jeśli ten idiota Roki nie wyrwał sznura ze ściany. Gdybym wiedział, że wyrwał, wiedziałbym, że to ktoś z ludzi Toniego. Ale Rocky już nie przemówi. Biedny dureń. Kimkolwiek jesteś, panie Judaszu, zapłacisz mi za to. Aresztowanie szefa mafii. I to z takimi dowodami obciążającymi. Jest największym sukcesem FBI od czasu, kiedy nasi dziadkowie załatwili Al Capone. Panie Matta. Poranna prasa. Panie Capo. Z moim zdjęciem i z panami na cześć Glin. Może mi pan gratulować. Nie znam się na mafii, porucznik. Ale z książek i komiksów wiem, że Al Capone nie należał do mafii. I FBI nigdy by go nie załatwiło, gdyby mafia nie wydała na niego wyroku. To mafia pomogła wam go załatwić. Hmm.
Zawsze znajduje się ktoś, kto nam pomaga. Panie Matta. W tym nasza siła. Przeciwko panu też znaleźli się pomocnicy. Pomimo, że pan w odróżnieniu od Al Capone należy do mafii. Mówiłem już. Nie mam nic wspólnego z mafią. Mówiłem też, że nie będę udzielał żadnej odpowiedzi do czasu, kiedy nie zjawi się tu mój adwokat. Mam do tego konstytucyjne prawo. Wezwaliśmy już pańskiego adwokata, panie Matta. Jest w drodze. Będzie tu za parę minut. Ale to nie znaczy, że musimy milczeć. Rozmowa jest towarzyska. Na razie. Nie protokołujemy jej. Dobra. Przekaż Brianowi. Widziałem w swoim życiu wielu schwytanych mafiozów. Ale nie było wśród nich żadnego, który by się przyznał, że należy do mafii. Nawet jeżeli obciążającego dowody były ewidentne. Opowiem panu anegdotę. Co jest? Mamy te zdjęcia z Nowego Jorku, z Bronxu. W porządku. Kiedy wczorajszej nocy policja z Montany weszła do willi w Wolf Point i zobaczyła tę jadkę, którą pan tam zostawił, jeden z leżących, Andrea Ricci, jeszcze oddychał. Próbowali coś z niego wydobyć, ale on, mimo że umierał, widział, że nie ma dla niego żadnej szansy. Nie chciał sypać. Wie pan, jakie były jego ostatnie słowa? Spojrzał na oficera, zdziwiony jak dziecko, i zapytał: a co to jest? Mafia. To się nazywa omerta po sycylijsku, prawda? Omerta. Obowiązek milczenia zawsze i wszędzie. Mógłbym tego panu wcale nie opowiadać. Tylko blefować, że Ricci żyje i sypie. Ale to niepotrzebne. Widzi pan tę zabawkę? Ona zupełnie wystarczy. Za chwilę poślę ją do laboratorium. I tam skonfrontujemy z łuskami znalezionymi na podłodze willi Wolf Point i z kulami wydobytymi z ciał ofiar. Przyjmę zakład o każdą sumę, że te kule zostały wystrzelone z tej broni. Z tej! Którą znaleźliśmy przy panu. Mecenas Anderson. Dawaj go. Co to jest? To od Harego. Do tego nowego numeru, który kazałeś napisać dla mnie. Nie wygłupiaj się. Brooks powiedział, że to jest niezły na początek, ale na koniec to Harry musi się lepiej postarać. Chcesz powiedzieć, że Harry za mało włożył w to serca? Tony. Ja naprawdę zaczynam się bać. Kochanie. Boję się, że i ciebie też aresztują. Spokojnie, Judy. Niczego przeciwko mnie nie mają. Nic nie mogą mi zrobić. Don Vittorio jest twoim szefem, tak? Teraz siedzi i czeka na wyrok, a jeżeli w czasie procesu wyjdzie coś przeciwko panu... Nie wyjdzie! Judy. Nie zawracaj sobie tym głowy. Nie jesteś od tego. A od czego, łobuzie?
Tak, słucham. Tak, Akardu. Czekajcie na mnie, zaraz tam będę. Kiedy proces? Jeszcze nie ustalono terminu. Nie wcześniej jak za miesiąc. W tym tygodniu będę wiedział. Co mi grozi? No. 6 lat temu groziłaby panu śmierć, don Vittorio. Ale odkąd zniesiono tę karę w naszym stanie, grozi panu tylko więzienie. Ile? Dużo, don Vittorio. 200, 300 lat. Zależy od sędziego. Oczywiście potem będziemy się starali o umorzenie części. Tak. Także po wszystkich umorzeniach, złagodzeniach, za dobre sprawowanie, amnestia, zostanie mi jeszcze 60 lat odsiadki. Właśnie dlatego prawo przewiduje takie kilkusetletnie wyroki, żeby śmierć zastąpić faktycznym dożywociem. Nie widzi pan żadnej szansy? Niestety, don Vittorio. Dowody przeciwko panu są nie do obalenia. A myślę o tej broni. To jest jedyny dowód. Ale wystarczający. Czy Tony daje sobie radę zastępując mnie? No, chyba tak. Chociaż jest trochę niespokojny. Nic dziwnego w tej sytuacji. Z tego co wiem, spełnia wszystkie pańskie polecenia. Otrzymuje pan przecież dokładne raporty, don Vittorio. Anderson. Chcę się z nim widzieć. Don Vittorio. Nawet pańska żona nie otrzymała zezwolenia na widzenie. Chociaż występowała tu dwukrotnie. Przed procesem to jest niemożliwe. Czy wolno ci to przyprowadzić swojego asystenta, jakiegoś aplikanta, kogoś w tym rodzaju? Formalnie tak. To znaczy, może z panem rozmawiać tylko jeden adwokat naraz. Ale w wypadku, gdyby główny obrońca na przykład zachorował... Wówczas może pan przysłać zastępcę. Tak. Tak. Pan bardzo źle wygląda, Anders. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Prawe ramię do przodu. I odpuść. Podkręć. Lucy! Lucy, matka, do domu. Mecenas Anderson przysłał swego zastępcę. 10 minut. Witaj, Tony. Dzień dobry, don Vittorio.
chociaż nie jest to dobry dzień. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Tony, słuchaj uważnie. Jedynym dowodem przeciwko mnie jest broń użyta w Wolf Point. Ponieważ na kolbach są odciski palców moje i Rockiego, nie można jej podmienić. Ale można wymienić same lufy. I wówczas na procesie udowodni się, że badanie laboratoryjne zostało sfałszowane przez policję. To będzie bardzo trudne, Don Vittorio. To jest niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych, Tony. Wszystko jest kwestią ceny i sprytu. Zapłacisz każdą cenę, ale musisz to zrobić w przeciwnym razie. Rozumiesz? Tak, Don Vittorio. Znalazłeś już zdrajcę? Jeszcze nie, ale znajdę go, Don Vittorio. Robię, co mogę. Rób to szybciej, Tony. Musisz go znaleźć. Znajdę go, Don Vittorio. Nie wywinie się nam. A co z interesami? W porządku. Ale... Co ale? Billa i Milisa rozwalono przedwczoraj. A... Kto to zrobił? Nie wiem, Don Vittorio. Ktoś nas osacza. Robi się tak gorąco, że ludzie boją się wejść do stracza bez odbezpieczonej spluwy. Ciągle nie wiem, kto to robi. A może to ludzie Franka i Giuliani? To jeszcze nie wszystko, Don Vittorio. Co jeszcze? Wczoraj... Co? Mów to. Wczoraj... porwano pańską córkę. Szok! Gdzie? Ze szkoły, Don Vittorio. Nie dałeś obstawy mojej rodzinie. Nie dał pan takiego polecenia. Don Vittorio! Nie wiedziałem. Ktoś próbuje wykończyć mnie ostatecznie. Mnie i moich ludzi. Ktoś, dla kogo pracuje zdrajca. Ale przecież jest tajna grupa egzekucyjna, którą stworzył i z którą kontakt dał mi Don Anselmo. Jej szef Luigi miał dopilnować, aby nikt nie pozbawił mnie władzy. Trzeba powiadomić Luigi'ego. Zaraz. A jeśli Luigi dowiedział się, że to ja zabiłem Anselma i teraz... Chryste. Co robić? Trudno. Nie mam wyjścia. Anselmo stworzył tajną policję naszej organizacji. Dowodzi nią Luigi Gariano. Mieszka w Nowym Jorku. Ulica Lincolna 17. Tylko on może nam pomóc. Pod warunkiem, że to nie on nas wykańcza. Sprawdź to. Jeżeli stwierdzisz, że wydał nam wojnę, załatw go. I wszystkich jego ludzi. Jeżeli okaże się, że jest w porządku, powiedz mu o naszych sprawach i niech się bierze do roboty. Szybko. Mojej żonie. I synowi daj obstawę, to... Już to zrobiłem, Don Vittorio. I ciągle szukam pańskiej córki. Zrobię wszystko, co w ludzkiej mocy. Proszę mi wierzyć.
Spokojnie, przyjacielu. Jestem Tony Accardo z Dallas, od Don Vittorio. Pan Cariano czeka na mnie. Porządku. Odwróć. Ty też. Składaj mi na lewo, później w prawo. Zostaj ze mną. W lewo czy w prawo? W lewo. Majk się dobrze spisał. Czysty. Jestem Tony Accardo. Z Dallas. Pan jest Luigi Cariano. Ja. Chcę rozmawiać tylko z panem. Tak życzył sobie Don Vittorio. Rozmawiać będziesz z nami wszystkimi. A potem cię zlikwidujemy. Za zdradę. To ty wydałeś policji Don Vittorio. Wysłałem Don Vittoriowi informację o twojej zdradzie. Ale widocznie dotarła do więzienia za późno. Lub nie dotarła wcale. On dał ci mój adres, bo ci ufał. A ty przyjechałeś tu, żeby mnie wykończyć. Przyjechałem, żeby się dogadać. Gadać będziemy tylko o jednym. O tym, kto za tobą stoi. Bo ty sam jesteś zbyt głupi i tchórzliwy, by samemu podjąć taką grę. Ktoś ci to kazał. Zrobić. A ja jeszcze nie wiem, kto. Jeśli powiesz mi to od razu, umrzesz szybko i bez bólu. Im dłużej będziesz zaprzeczał, tym bardziej będziesz cierpiał. No więc? Słucham. Mogę zapalić? Zapal. Thank you.
Regulamin zabrania siadać na łóżku. Ile tym razy mam ci to powtarzać, sukinsynu? Chcesz iść do karceru? Siadać wolno tylko na stołku. Mam panu przekazać wiadomość od Luigiego. Zdradziła Cardo. Zrozumiano? Na rany Chrystusa. A ja dałem temu bydlakowi twój adres. Luigi. Luigi, wybacz mi. Nie chciałem twojej śmierci. Przysięgam ci, będziesz pomszczony. I ty, i Rocky, i twoi ludzie. A jeśli mi się to nie uda, to znaczy, że Bóg nie istnieje. Podziurawione jak sito. Ale dalej, urządzili. Chłopcy, dołem. Ale cię urządzili. Co się tutaj stało? Porachunki mafijne, co? Kto do ciebie strzelał? Strzelał? Pierwsze słyszę. Nic nie wiem, że ktoś do mnie... strzelał. Dalej, szukaj. Jazda, chłopcy! Sędziowie przysięgli? Czy uzgodniliście swój werdykt? Tak, wysoki sądzie. Winny czy niewinny? Winny. Biorąc za podstawę wymienione paragrafy, sąd skazuje Vittoria Matte na łączną karę 380 lat więzienia. 380 lat więzienia. 380 lat więzienia.
Rozbieraj się! A teraz zostaniesz dokładnie przeszukany. Jeżeli coś przy tobie znajdziemy, będziesz żałował, że nie jesteś w piekle. Jesteś tu, ponieważ jesteś nikim. I takim pozostaniesz aż do dnia śmierci. Nie ma stąd ucieczki. Może stąd wyjść tylko nogami do przodu. Zapamiętaj to, jak badziesz. Zezwala się na jednego odwiedzającego w miesiącu. Dwa prysznice w tygodniu. Jedno strzyżenie w miesiącu. I to są wszystkie przywileje, na jakie tu możesz liczyć. A teraz pod prysznic. 10 minut. Przegrałeś, Matta. Teraz ja jestem capo di tutti capi. Ale jak widzisz, nie mogę dać ci ręki do ucałowania. Kim teraz jesteś? Jesteś zerem, Matta. Zero! Nie masz niczego i nikogo. Wykończyłem twoich ludzi. Wykończyłem Luigiego. Nie masz niczego i nikogo, Matta. Widzisz, przyjacielu? Ludzie dzielą się na cwaniaków mądrych i głupich. Ostrożnych i nieostrożnych. Szczęśliwych i pechowych. Ty jesteś z drugiej kategorii, a ja z pierwszej. Nie powiem, żebyś był kompletnie zły w naszym fachu. Byłeś nawet dobry. Lecz na tym okrutnym świecie być dobrym to mało. Wygrywają tylko bardzo dobrzy. Ja do nich należę. Właściwie to nieprawda, że nic ci nie zostało. Zostały ci dwie rzeczy. Twoja rodzina i twoje konto w Szwajcarii. Proponuję uczciwy układ. Podasz mi numer i hasło. A ja w zamian oszczędzę twoją żonę i dzieci. No jak? Decyduj się. Tak czy nie? No! Dobrze. Numer i hasło. Oto ono, Tony. Pisz sobie ze mnie? Nie, Tony. To jest konto daktyloskopijne. Wypłaca się z niego tylko właścicielowi, który osobiście zgłosi się do banku i złoży odcisk identyczny z odciskiem na karcie komputerowej konta. Więc jak mam to zrobić? Musisz mnie zabrać ze sobą do Szwajcarii. Zwariowałeś? Nie, Tony. Ale nie mogę tego zmienić. A ja nie mogę uwolnić cię z więzienia! Zdaje się, że przestałeś kochać swoją rodzinę. Nic na to nie mogę poradzić, Tony. Trudno. Obejdziemy się bez twojej forsy. Masz trochę szczęścia w nieszczęściu, gnojku. Bo zostałbyś jeszcze raz wykiwany.
Twoja rodzina od 3 godzin mieszka w Kostnicy. Wybuch gazu w twojej willi. Ale to nie jest ostatnia wiadomość, którą mam dla ciebie, przyjacielu. Chcę ci zakomunikować, że organizacja wydała jeszcze jeden wyrok śmierci. Na ciebie. Jesteś ostatnim przeznaczonym do odstrzału. Możesz ten wyrok wykonać sam. Wówczas to będzie lekka śmierć. Taki mam gest. W takich pudełeczkach sprzedają w arabskich sklepach z pamiątkami zasuszone skorpiony. Kupiłem to w 67 w Kairze, kiedy wysłałeś mnie po heroinę. To łagodna trucizna. Umiera się zasypiając. Jak widzisz, nie jestem okrutny. Połkniesz i będziesz miał z głowy cały ten zasrany świat, na którym cię wyrolowano. Jutro znajdziesz to pod siennikiem. Jeżeli nie połkniesz w ciągu tygodnia, załatwimy cię inaczej. Ale to już będzie ciężka śmierć. Bywaj, przyjacielu. Chrystusie, czy ciebie naprawdę nie ma? Czy nie ma kresu krzywdzie, jaką jeden zły człowiek czyni drugiemu? I czy tak musi być, nawet jeśli ten drugi też jest zły? Ukarałeś mnie, bo zasłużyłem. Ale co ci zrobiła ta kobieta i te małe dzieci? Za co je ukarałeś? Jeśli istniejesz, to bądź przeklęty za to, że jesteś taki niemiłosierny, taki słaby, że szatan rządzi ludźmi. Nienawidzę cię. Człowieku, ja takiego numeru nie widziałem, jak robię w tym fachu 10 lat. Zadzwoń jeszcze. Gdzie mnie przynosicie? Ja to całe życie chciałbyś leżeć na pooperacyjnej. Do separatki pan doktor kazał. Dlaczego do separatki? On na ogólnej któryś z sąsiadów mógłby cię zaprawić widelcem i co? Zadzwoń jeszcze. Musiałeś zdrowo podpaść jakiejś grubszej ryby.
Ale to nie mój biznes. Może dlatego, żeby facet z sąsiedniego łóżka nie wpakował mi po obiedzie widelca albo łyżki w brzuch. A może dlatego, żeby nikt nie widział, co ze mną zrobią. A Cardo nie zrezygnuje. Nie udało się nożem wymyślić coś innego. Ale to nie Cardo wydał na mnie wyrok. Luigi miał rację. To tylko ręka. Oprawca służący komuś. Gówniarz wystawiony na front. Są już blisko celu. Tak blisko, że bliżej nie trzeba. W tej separatce można zrobić ze mną wszystko. Poderżnąć gardło. Podać witaminę. Której już się nie obudzę. Jak się pan czuje? Nieźle, doktorze. Zrobi pan zastrzyk, po którym poczuje się pan jeszcze lepiej. Zastrzyki robią tu pielęgniarze. Dlaczego dzisiaj pan? Chłopcy są zajęci. A ja robię to nie gorzej od nich. Chwileczkę, doktorze. Jeśli to jest trucizna. Pan oszalał? To jest środek wzmacniający, po którym pański organizm szybciej się zregeneruje. Może. Ale chyba nie śpieszy się pan tak bardzo, żeby nie móc mnie wysłuchać przez minutę. A potem będzie pan mógł zrobić ten zastrzyk. Ja nie będę krzyczał, nie będę wzywał pomocy. Tylko minutę dla pańskiego dobra. Bo jeśli to jest trucizna, to wstrzykując ją mnie, popełni pan klasyczne samobójstwo, doktorze. To nonsens, pan bredzi. A może nie. Jeśli pan mnie zabije, pana zabije ten, kto panu zlecił wykończenie mnie. Zbyt długo byłem szefem mafii, żeby nie wiedzieć, że mafia zawsze wykańcza narzędzie swoich zbrodni. Pieniądze. Nie wiem, ile panu zapłacono, ale wiem, że mogę dać dużo więcej. Proponuję następujący układ. Wstrzyknie mi pan jakiś środek, nie wiem jaki. Pan się zna na tym, który spowoduje pozorną śmierć, coś w rodzaju letargu, tak żeby pan mógł pozorować mój pogrzeb. Potem wyjedziemy razem do Szwajcarii, wypłacę panu sumę i będzie pan mógł żyć w Australii albo w Ameryce Południowej, robiąc tylko jedno, wydając pieniądze. Gwarancją, że pana nie wykiwam albo nie zlikwiduję w Europie, będzie list z opisem naszej transakcji, który zostawi panu notariusz z prośbą o doręczenie go i mafii, i policji. Gdyby pan nie przysłał w ciągu miesiąca,
umówionego sygnału oznaczającego zniszczenie listu. Doktor, chcę resztę życia przeżyć w spokoju. Ręczę pan, że dotrzymam umowy. A poza tym, jak panu powiedziałem, wbijając mi igłę z trucizną, wbija ją pan w sobie. Jeżeli to, co powiedziałem, jest bez sensu, to niech pan wstrzyknie mi to, co pan przyniósł. Słucham, Akardo. Tak, proszę pana. Tak, to jasne. Nie, no proszę się nie obawiać. Wszystko będzie w porządku. Proszę, przepraszam. Judy. Wyjdź. Przepraszam, słucham. To był przypadek, jaki zdarza się raz na tysiąc. Nie, no, miał piekielne szczęście. Proszę mi wierzyć, nikt nie trafia głównej wygranej dwa razy pod rząd. Słucham? No tym razem, proszę. Tak, tak, mam codziennie raporty ze szpitala Folsom. Teraz wszystko jest już dograne. Tak. Aha, proszę pana, czy... Załatwiłem wszystko. Zarezerwowałem bilety. Mam faceta, który zrobi nam nowe zdjęcie i dokumenty. I nie zapomniałem o notariuszu. Tylko Bóg i diabeł wiedzą, co ten sukinsyn mi wstrzykuje. Robi to dla mnie lub robi to dla Akardo. I zasnę, nie wiedząc, czy kiedykolwiek się obudzę. Ale nie mogę już nic zrobić, nic więcej, nic. Zrobiłem wszystko, na co mnie było stać. Wszystko. Najświętsza Matko, Panno Skorleone, staw się za mną, pomóż mi, uchroń, tym razem nie przed śmiercią, jak tam na dziedzińcu, ale uchroń mnie przed gniewem Twego Syna, bo obraziłem go w gniewie i w rozpaczy. Matko, że najświętszy.
Chcieliśmy porozmawiać. No? Chcemy porozmawiać. O tej porze? Właśnie. Kim panowie jesteście? Jesteś najlepszym pokerzystą świata. Szukaliśmy ciebie dość długo. Niełatwo znaleźć. Bankruta giełdowego, który wycofał się z czynnego życia i ukrył w takiej dziurze. Nie jestem najlepszym pokerzystą świata. Proszę panów. Ale pan mi nie odpowiedział na moje pytanie. Kim panowie jesteście? Jesteśmy przedstawicielami przedsiębiorstwa nastawionego na maksymalny zysk przy minimalnym nakładzie pracy. Proszę pana. Co to za przedsiębiorstwo? Co ja mam z tym wspólnego? Nazwa nic panu nie powie. Zresztą ci, którzy mało wiedzą, lepiej na tym wychodzą. Czego panowie chcecie ode mnie? No? No, no? Żeby pan wrócił do swego fachu. Tak, już jestem spalony. Nie ma tam dla mnie powrotu. Myślimy o fachu, który jest pańskim powołaniem. Nie rozumiem. Chcę, żeby pan zagrał w pokera. O duże pieniądze. Żeby grać o duże pieniądze, trzeba mieć duże pieniądze. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Pieniądze otrzyma pan od nas. A jeśli przegram te pieniądze? To spotka go duża przykrość. Utopi się podczas kąpieli w wannie. Albo spadnie ze schodów i złamie sobie kręgosłup. Ale pan nie przegra, Messer Ricardo. Bo jak dobrze wiemy, pan nie umie przegrywać w pokera. Pokera nie zapomina się nawet po 10 latach. No. Messer Ricardo. A jeśli się nie zgodzę? Zbyt dużo zainwestowaliśmy już w ten interes. Prosiłem, nie możecie mnie zmusić. Możemy. Z kim będę grał?
Z dwoma Amerykanami i Kanadyjczykiem. Wszyscy trzej to miliarderzy i zapaleni pokerzyści. Są umówieni na wielką grę z greckim armatorem Christofolosem. W jednym z hoteli w Las Vegas. To ma być gra stulecia, a Christofolosem będzie pan. Aha. Jak pan się nie obawia? Ci panowie nie znają Christofolosa. Gra odbędzie się w systemie europejskim, ponieważ pan, panie Christofolos i ten drugi, Lafleur z Kanady, nie lubicie amerykańskiego systemu gry. Ale jeżeli karty będzie rozdawał zawodowy krupier albo ta cholerna maszynka do rozdawania, to nie wchodzi w rachubę. Panowie jesteście zwolennikami tradycyjnego kunsztu z własnoręcznym rozdawaniem. Poza wami będzie w gabinecie gry tylko dyrektor hotelu. A co ja? Co ja będę miał z wygranych? 1%. Reszta należy do nas. W przesumkach, które znajdą się na stole, ten 1% może się okazać fortuną. A jeśli Christofolos... Powiedzieliśmy już panu. Żeby pan nie zawracał sobie głowy tym, co należy do nas. Otóż Christofolos niedawno ciężko zaniemógł. W czym dopomógł mu jego własny kucharz. Nasz przyjaciel. Rodzina stara się utrzymać chorobę w tajemnicy, bo nie chce, żeby akcje jego spadły na giełdzie. Nikt tak dobrze jak pan nie wie, jak kapryś nabywa giełda. Tak więc, drogi panie, uważam, że doszliśmy do porozumienia. Za tydzień musi być pan gotowy do gry. Christofolos. Zabezpieczające warunki gry. Reszta po skończonej grze. Rozumiem, że pan jest pełnomocnikiem pana Christofolosa. Poczytuję sobie za zaszczyt. Napili się pan czegoś? Dziękuję. Przejdźmy do rzeczy. Czas mnie pomiędzy. O, tu w Stanach jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Myślę, że telefonicznie uzgodniliśmy już wszystko, no ale może macie panowie jeszcze jakieś pytania co do zasad? Nie. Wszystko jest jasne. Cieszę się. Słucham. Tak. Gra rozpocznie się pojutrze o 9 rano. Czas nieograniczony, oczywiście przy jednomyślności partnerów. Kuchnia hotelowa jest do panów dyspozycji już od dzisiaj na rachunek firmy. To są klucze do apartamentu pana Christofolosa. W czasie gry winda będzie nieczynna, piętro niedostępne dla intruzów. Tylko moi strażnicy będą mogli mieć broń. Każdy z panów zostanie... Przepraszam, obszukany. Nawet gracze. Proszę mi wybaczyć, proszę w moim imieniu przeprosić pana Christofolosa, ale są to niezbędne środki ostrożności, a ja odpowiadam za bezpieczeństwo was wszystkich, panowie. To oczywiste, dyrektorze. Pan Christofolos oprócz kart i akcji giełdowych nie używa innej broni. Ja natomiast nie bardzo rozróżniam kolbę od lufy. Jedyna broń służy mi w starciach z damami. Ale mam nadzieję, że tej mi panowie nie odbierzecie. Aha, chcę wierzyć, że prasa... W porządku. Będziemy mieli spokój. Gwarantowałem panom pełną dyskrecję, a mam w zwyczaju dotrzymywać jej słowa. Dziękuję, dyrektorze. W pańskim apartamencie wolno przebywać tylko dwóm osobom. Każdy z graczy może mieć ze sobą jednego przyjaciela, który będzie dla niego zamawiał drinki oraz posiłki w czasie przerw w grze, ewentualnie kontaktował się z bankiem.
Pańskim przyjacielem będę ja, Christophorus. Zgodnie z ustaleniami, wszyscy gracze rozpoczną grę dysponując sztonami za 3 miliony dolarów. Dalsze sztony będzie można nabywać za czeki na National Bank, z którym dyrektor hotelu będzie miał bezpośredni kontakt telefoniczny. Pańscy partnerzy mają konta w wielu zerach. Ich sprawa, ile wyłożą na stół. Im więcej, tym lepiej dla nas. Pan natomiast musi grać za te 3 miliony. I nie wolno ich panu przegrać. Straszne pieniądze. Minimalna stawka wynosi 1000 dolarów. Dodając do tego trzykrotne przebicie puli. Nie żartowałem, Christophorus, mówiąc, że to gra stulecia. Nigdy nie grałem o takie pieniądze. Christophorus! Nikt na świecie nie grał dotąd o takie pieniądze. Pańscy partnerzy również. Przegrać takie pieniądze. To oni przegrają te pieniądze, nie pan. Czy pan kiedykolwiek przegrał w pokera? Christophorus. To się jeszcze panu nie zdarzyło. Niech pan nawet nie myśli o przegranej. Byłoby mi bardzo przykro zabić pana. Aha, tu będzie siedział mój człowiek, który mógłby się bardzo zdenerwować, widząc pana opuszczającego hotel. Bez mnie. Bardzo panów przepraszam, ale muszę spełnić swój obowiązek. Proszę bardzo. Jeszcze raz przepraszam. Mogą panowie przejść. Zostawiam pana teraz samego. Do jutra. Do widzenia. Christophorus, niech pan wreszcie przestanie zachowywać się jak zastraszony kundel. Jest pan armatorem! Bogatym, bezczelnym bydlakiem z Grecji. Tak ma pan się prezentować! Tam ma pan lustro. Niech pan do jutra poćwiczy wielkiego Christophorosa. Do zobaczenia jutro. Tak, rozumiem. Co
Co z otwarciem, panie Bredok? Nie mam. A ja mam. Otwieram za 10 tysięcy. Jestem. I... dokładam jeszcze 10 tysięcy. I ja jestem. Jestem. Bredok, liczy pan na trójkę dam. Radzę uważać, bo dupeczki są zdradliwe. Jeśli zafunduję sobie 4, to one wykończą pańskie króliki, Mr. Kullman. Wchodzi pan czy nie? Jasne, że wchodzę. Pański brak otwarcia napawa mnie optymizmem. Lafleur, proszę sprzedawać kartę. Ile? 2. Podpieramy się. Liczymy na folika, tak? Podpieramy się. Ja normalnie, skromnie. 3. O. Tak się pan przestraszył moich panienek, Kullman, że pozbył się pan tej trójki króli, która dawała panu otwarcie, co? Pan ile, Christoforos? 1, proszę. Akardo, słucham. Tak, proszę pana. Rozumiem. Grałem już 5 godzinę. Nie wiem jak w tej chwili, ale do obiadu był na plusie. No, nawet nieźle, około 700 tysięcy. Proszę? Bredok. Bredok! Tak, Bredok wygrał 1,5 miliona. Kanadyjczyk jest najbardziej do tyłu. Przegrał 3 miliony. No, ale nie, wcale nie stracił humoru. Tak? To oczywiste. Teraz powinny iść ostrzej. No, zresztą Lafleur zaproponował podwyższenie stawki. Chce się odegrać. Nie wiem. Nie wiem, proszę pana. Mieli zadecydować po przerwie. Tak? No, to już zależy od niego. Sam wybierze moment. No, myślę, że jeszcze kilka godzin da im się pobawić. Tak, oczywiście. Oczywiście, proszę pana. Przebijam. Trzy miliony. Jestem. Pan blefuje, panie Bredok. I te kilka milionów dolców jest warte tego udowodnienia panu. Sprawdzam. Zdaje się, że doszło do wielkiego spotkania, o którym marzyliśmy. No, ja nie śmiałbym się, gdybyśmy wszyscy mieli po karecie. Lafleur! Pan blefuje przez rękę. Teraz kolejne pole Christoforosa. A dopiero potem będzie pan nam opowiadał o swojej karecie. Nie
Niestety, panowie, nie mam przy sobie książeczki czekowej. Nie przypuszczałem, że dojdzie do takiej licytacji. Ale mój pełnomocnik załatwi to w kwadrans. Jeżeli pozwolicie, panowie, na przerwę. Tylko w przypadku, jeśli partnerzy wyrażą jednomyślnie zgodę, pani Christoforos. Ja się zgadzam. Szkoda byłoby stracić te greckie pieniądze. Aj, pan jest niepoprawny, Lafleur. Straszy pan tak, że zaczynam wierzyć, że ma pan 5 asów. Proszę bardzo, panie Christoforos. Pojechaliśmy na taki szczyt, że to już chyba koniec zabawy. Przed takim finałem, o którym krążyć będą legendy jeszcze w następnym stuleciu, warto jest odetchnąć. Poczekamy na pana. No chyba... Chyba, że Bredok się nie zgodzi. No jak? No? Zgadzam się. No, w porządku. Pańskie karty zostaną opieczętowane aż do pańskiego powrotu. Może pan wyjść, panie Christoforos. Napijecie się panowie czegoś? Bardzo chętnie. Proszę. Co się stało? Przerwa miała być dopiero o 6. Zabrakło mi pieniędzy. Przegrałeś 3 miliony dolarów? Włożyłem je do rozgrywki. Przewidzieliśmy to, panie Christoforos. Ile potrzebujesz? 100 200, 300. Potrzebuję kilku milionów, proszę pana. Chyba zwariowałeś. Ty stary durniu. Na stole jest w tej chwili 18 milionów dolarów. W tym pańskie 3, które zostaną stracone, jeśli spasuje. Żeby grać dalej, muszę mieć co najmniej 3 miliony. Tyle potrzeba, żeby sprawdzić Bredoka. Ale jeśli Lafleur przebije, potrzeba będzie więcej. A jeśli przegrasz? Nikt nie może ze mną wygrać, proszę pana. Mam wielkiego pikowego pokera od asa do dziesiątki. Jezus Maria. Masz naprawdę wielkiego pikowego pokera? Tak, proszę pana. A co mają oni? Bredok ma fula maxa, Lafleur kolor, a Kulmen karetę. Jesteś geniuszem! Jesteś geniuszem! Odwróć się. Halo? Tak, to ja. Na stole 18 milionów dolarów. On ma wielkiego pikowego pokera. Nie wiem ile. Chcę, żeby pan zadecydował. Ale wiem, że wszystko, co już jest i co się pojawi na stole, jest nasze. Tak, jasne. Dobrze, proszę pana. Słucham? Tak, rozumiem. Nie ma obawy. Ta karta nie przegrywa. Dobrze, dziękuję. Z taką kartą nie wystarczy tylko sprawdzić, panie Christoforos. Należy przebić! Też tak myślę, proszę pana. Ale trzeba to zrobić ostrożnie, żeby ich nie przestraszyć. Żeby nie tylko Lafleur sprawdził, ale żeby oni wszyscy weszli.
Ile? Myślę, że 2 miliony będzie w sam raz. Więc razem potrzebujesz 5 milionów, tak? Tak, proszę pana. Grając o te pieniądze, grasz o swoje życie. I o moje, przyjacielu. Jeśli się stanie coś nie tak, to cię zabiję. Sam też będę musiał się zabić, żeby nie umierać z ręki tego, do kogo należy ta forsa. A co się może stać, proszę pana? Wielki Pitt nie przegrywa. Pula z 30 milionów dolarów. Zgarnij to! Dobrze. Proszę pana. Siedź. Teraz uważaj. Grałem końcówkę o potworne pieniądze. On nie może wyjść z hotelu. No spokojnie, szefie. Mysz się nawet nie prześlizgnie. No! Senator Holt, przewodniczący Komisji do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości, powiedział: jest rzeczą niedopuszczalną, aby ten stan trwał dalej. Obecna administracja, mimo krzykliwych obietnic przedwyborczych, nie robi nic w celu powstrzymania wzrostu przestępczości. A o całkowitym zlikwidowaniu tejże chyba nawet nie myśli. Mafia stała się w naszym kraju państwem w państwie. Jest to gangrena ogarniająca coraz większe obszary we wszystkich sektorach działalności dochodowej. W biznesie, w sektorze rozrywki, nie mówię już o narkotykach, przemyśle porno czy prostytucji. Jak długo społeczeństwo, które daje... Stulecie, panowie. Gra skończona? Pan Christoforos przebił bardzo wysoko. Wygrał. Zgarnął taką forsę. Trudno wygrać taką grę z parą dziewiątek. Przegrał? Miał najsłabsze karty. Gdzie on jest? Właśnie zszedł na dół zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.
Tony. Odezwij się, Tony. Tony, co się stało? Tony. Tony. Teraz twoja kolej, przyjacielu.